Jesteśmy przede wszystkim trochę zaskoczeni ilością, bo wpłynęło aż 13 ofert i to z całej Polski, między innymi z Katowic, Gliwic, Krakowa, Zielonej Góry, Sanok jest gdzieś tam, rzeszowskie województwo, także Wieliczka. No i oczywiście jest jedna oferta z Głogowa, to też cieszy, że również i nasze lokalne biura projektów zainteresowały się tym naszym ogłoszeniem. I to nas bardzo tak cieszy, że jest dużo tych ogłoszeń. Jeżeli chodzi o same oferty, to powiem tak, jesteśmy w pewnym kłopocie, dlatego że jest bardzo dużo, bardzo różnych i rozpiętość jest takich różnych rozwiązań przeogromna. W związku z tym ten wybór będzie troszeczkę trudniejszy. Aczkolwiek wiadomo, że my musimy tutaj połączyć pewien kompromis. Musimy jednocześnie i żeby ten wygląd architektoniczny był w miarę ciekawy, żeby mieszkania i rozwiązania funkcjonalne mieszkań też odpowiadały, powiedzmy, naszym potrzebom. I trzeci kompromis to są, żeby te koszty też były w miarę niskie, żeby mieszkańcy byli w stanie tutaj w tych samych mniej więcej cenach, które w Głogowie mieszkania się sprzedają, a wiadomo, że one są znacznie niższe niż w dużych miastach. A więc musimy się w pewnych kosztach zmieścić, musimy pewne mieszkania wybrać, żeby były dostosowane, przynajmniej zdecydowana większość tych mieszkań właśnie do tych, dla osób niepełnosprawnych o poszerzonych drzwiach, większe łazienki. No i musimy też i chcemy, nie musimy, chcemy, żeby ta forma architektoniczna też była na tyle ciekawa, żeby troszeczkę nasze miasto Głogów uatrakcyjniło. Wybrać w pierwszym etapie 5 najbardziej atrakcyjnych dla nas ofert i pracować dalej nad tymi 5 ofertami. Wiadomo, że będzie tutaj i Rada Osiedla, która jest najbardziej zainteresowana, i Rada Nadzorcza, no i zespół, komisja konkursowa, czy sąd konkursowy, jak to się teraz mądrze mówi. Chcemy też włączyć pana Załuckiego z Urzędu Miasta, który jest tym urbanistą miejskim, który też tutaj powinien mieć jakiś tam swoją opinię wydać na temat przynajmniej wersji tej części architektonicznej, tak żeby to taka konsultacja była w miarę jak najszersza i żeby no właśnie ta cała inwestycja jakoś tak nam się udała. W tej chwili już nie ma innej możliwości. Wszystkie mieszkania, które realizujemy, czy to spółdzielnie, czy deweloper, muszą mieć odrębną własność. A więc będą mieszkania na własność. Może się zdarzyć tak, bo tam mamy i część lokali usługowych, i administrację, i mieszkanie. Każdy finansuje, każdy właściciel sfinansuje swoją część, między innymi no, spółdzielnia swoją, właściciele lokali, jak się znajdą, swoją, właściciele przyszłych mieszkań swoją. Oczywiście może się zdarzyć w ten sposób, że zostanie 2, 3, 4 mieszkania w pierwszej, w tej części nieobsadzone. Wtedy my zwrócimy się do Rady, w ogóle taką uchwałę chcemy Rady Nadzorczej podjąć, żeby to do czasu sprzedaży spółdzielnia wynajmowała. Ale podstawową formą jest to, tak jak w całej Polsce teraz niestety, jest to forma sprzedaży. Tak, czyli lokatorzy by wpłacali przedpłaty i byśmy realizowali. 13 ofert, rozpiętość cenowa przedstawionych koncepcji jest bardzo duża. Ten przedział cenowy kosztów budowy to jest od 8 do 24, ponad prawie 25 milionów złotych. Więc różne rozwiązania architektoniczne, różne rozwiązania materiałowe i te szczegółowe rozwiązania podlegają już szczegółowym oględzinom i rozpatrzeniu przez komisję, która te oferty będzie rozpatrywała, dlatego to też będzie na pewno trochę czasu trwało. Nie ma możliwości, żeby to w bardzo krótkim czasie wybrać i ocenić. Tym bardziej, że warunki oceny są podane w regulaminie i te wszystkie rozwiązania i zewnętrzne i wewnętrzne podlegają właśnie ocenie i one będą dokonane. Form architektonicznych jest bardzo dużo, bardzo różne, ale myślę, że one będą miały też wpływ tutaj i ci doradcy nasi, którzy tutaj pracują nad tymi projektami, a więc urbaniści miejscy, między innymi pan Załucki, pani Edyta Wojtowicz, oni tutaj jak gdyby też muszą wpisać ten budynek, tą koncepcję w ten teren, na którym on będzie zrealizowany. I oczywiście ta forma, o której pan profesor powiedział, jest bardzo ważna, czyli sam układ funkcjonalny lokali mieszkalnych, żeby one były przystosowane i akceptowane przez przyszłych nabywców,
ale również bierzemy pod uwagę to, żeby wszystkie lokale mieszkalne były przystosowane do zamieszkiwania, do funkcjonowania w tym budynku w osób niepełnosprawnych. Przy czym ja to powiem uzupełnię, bo to nie będą mieszkania już przystosowane dla osób niepełnosprawnych, tylko będą mieszkania w takim układzie, gdzie będzie można je przystosować dla osób niepełnosprawnych. Czyli drzwi będą 90 cm, łazienka też będzie w takich wymiarach, gdzie będzie można zamontować te urządzenia, czy jakieś te dodatkowe wsporniki dla osób niepełnosprawnych. Natomiast my tych już rzeczy w tym budynku nie będziemy robić. On będzie po prostu przystosowany, a więc przede wszystkim szerokość otworów i szerokość tych komunikacji wewnętrznych będzie dostosowana. Czy te projekty zawierają tylko dokumentację dotyczącą samego budynku, czy też właśnie całej infrastruktury? Nie wiem, jakieś miejsca parkingowe, jakaś zieleń? Tak, tak, wszystko. Panie Leszku. Nie zaczęliśmy od początku, jak gdyby od samej funkcji tego budynku. Ten budynek posiada kilka funkcji w sobie. Założenia projektowe były takie, że wszystkie koncepcje mają przedstawiać część zagłębioną lub podziemną, w której będą lokalizowane miejsca postojowe, ewentualnie komórki piwniczne, pomieszczenia techniczne, jak i również w przypadku wykorzystywania źródeł OZE pomieszczenia techniczne, które można lokalizować na dachu budynku, czyli odnawialne źródła energii, bo również te koncepcje przewidują takie rozwiązania, a więc budynek tani w dobrych rozwiązaniach techniczno-eksploatacyjnych, tani w eksploatacji. A więc w części podziemnej parkingi, również w części zewnętrznej, uzupełnienie miejsc postojowych dla każdego lokalu jedno miejsce postojowe oraz na każde 50 metrów kwadratowych powierzchni usług również jedno miejsce postojowe. A więc uzupełnieniem jest teren zewnętrzny wokół tego budynku. Na parterze administracja i lokale użytkowe komercyjne, na pozostałych kondygnacjach lokale mieszkalne. Ile tych mieszkań? I jakiej wielkości? No i tutaj wszystko zależy od tego właśnie, która koncepcja jak gdyby wygra. Nasze założenia były od 40 do 60 lokali mieszkalnych. Ze złożonych ofert to jest od 40 do blisko 70 mieszkań w niektórych koncepcjach, które są przedstawione. Mieszkania są w różnych wielkościach. Generalnie przedział powierzchni to jest od 30 do 87 metrów, taki maksymalny, natomiast średnia powierzchnia mieszkania to jest około 50 metrów, czyli są mieszkania jednopokojowe, są mieszkania dwupokojowe, są mieszkania trzypokojowe, są również mieszkania czteropokojowe, są również w koncepcjach mieszkania dwupoziomowe. Także przedział jest bardzo szeroki, są mieszkania o różnych funkcjach, gdzie są funkcje połączone pokoju, czyli salonu z kuchnią, są otwarte, są zamknięte, są projekty, które przewidują możliwość ewentualnie tego zaprojektowania czy przeprojektowania w fazie realizacji, czyli można połączyć, można rozdzielić, ale to w zależności od koncepcji, która jest przedstawiona. Także zakres prac komisji jest bardzo duży i bardzo szeroki, no i trudna decyzja do podjęcia. Wiem, to musi być kompromis trzech rzeczy. Architektura musi być w miarę atrakcyjna. Układ funkcjonalny mieszkań i cena. I to, co mówiłem na samym początku, cena też musi nie odbiegać od cen, które są tutaj zaakceptowane na rynku głogowskim. Będzie to miało znaczenie. Również już w tej chwili wiemy, że nawet jeżeli wybierzemy jakąś koncepcję, to w każdej koncepcji coś chcemy zmienić. Także będą jakieś drobne zmiany, choćby te tarasy na dachach, które i są drogie w eksploatacji i tutaj byśmy, jak wybierzemy taką koncepcję, musieli to zmodyfikować, czy jakieś inne, powiedzmy, jakieś rozwiązania, które chcielibyśmy uprościć. Także ta cena na pewno będzie miała znaczenie. W tej chwili są to ceny wyliczone na podstawie orientacyjnej z robót zagregowanych, to się tak nazywa. Szczegółowa wycena będzie dopiero wtedy, jak wybierzemy konkretną propozycję i zrobi się dokumentację techniczną, czyli taką już rzeczywistą dokumentację, projekt wykonawczy. I może jeszcze do końca roku, tak tam się marzy, aczkolwiek, no to mówię, jesteśmy zaskoczeni ilością koncepcji i różnorodnością, bo to też jest bardzo ważne. Gdyby się udało do końca roku, a liczę, że musi się udać do końca roku, wybrać już koncepcję, to wówczas zlecamy dokumentację. Dokumentację oczywiście będzie wykonywało te biuro projektu, które wygra ten nasz konkurs i liczymy, że w ciągu do maksymalnie 3 miesięcy taka dokumentacja powinna, tak będziemy negocjować, powstać, czyli mamy koniec marca. 60 dni na pozwolenie na budowę, to jest marzec, kwiecień, maj.
i praktycznie biorąc w czerwcu moglibyśmy rozpoczynać robotę. Także jakbyśmy zaczęli w czerwcu, to gdzieś w maju, czerwcu przyszłego roku byłby odbiór. Projekt i weszlibyśmy na budowę, to już wtedy możemy ogłosić sprzedaż. Żeby część kosztów, pokryć część kosztów administracji. Czyli jakiś tam niewielki zysk będzie, nie taki może jak deweloperzy mają. I ten koszt, ten zysk będzie przeznaczony na budowę administracji. Tak, myślimy, bo są na przykład zainteresowani z osiedla Kopernik, ale nie chcą opuszczać osiedla Kopernik. Tam mamy dwie takie przymiarki, może nam się uda. Ile takich działek macie w dyspozycji? No właśnie tych działek już nie jest za dużo, dlatego że my mamy dość zagospodarowane te osiedla i praktycznie biorąc to mamy w całej spółdzielni, gdybyśmy chcieli, to jak 3-4 budynki byśmy takie mogli wybudować, to jest góra. Administracja była tym głównym naszym motywem, że nie ma sensu, bo stoi taki barak. Barak ma 45 lat czy 50 praktycznie biorąc. I szpeci to miejsce, bo to jest bardzo ładne miejsce i jako spółdzielnia też nie byliśmy dumni z tego baraku. No, budowa nowej administracji, samej administracji, to nam wydawało się też takie mało i społecznie uzasadnione i szkoda tego miejsca dla takiej administracji, żeby właśnie tam powstał budynek. Stąd właśnie pomysł, żeby tą administrację wykorzystać i jednocześnie wystawić obiekt.